witam na kanale Ibis Gear. Były plany u nas na początku zakończyć sezon na sandacza, na szczupaka na Odrze, ale niestety woda mocno poszła do góry, te ulewy, deszcz, śnieg, no za dużo nam troszkę plany zmarnowało, można tak powiedzieć. Dzisiaj wybraliśmy się na kanał, ogólnie to najlepsza, na pewno najlepsza woda w tym, na ten czas, gdzie można polowić, zakończyć sezon, wyciągnąć jakiegoś sandacza, szczupaka, albo nawet jakiegoś grubego okonia. Co można powiedzieć po tej wodzie? Na pewno tu rybki pływają. Poszukamy dzisiaj na przynęty 4-5 cal. Naprawdę postaramy się już te malutkie gumki odłożyć w stronę i poszukać tych dużych trapieżników. Dzisiaj 28 grudnia, za kilka dni koniec sezonu. No niestety musimy tak samo o te cięższe kije odkładać, ale chcemy jeszcze dzisiaj pokazać wam fajne łowienie na sandacza lub szczupaka. Zobaczymy, co z tego będzie. Oby ten pierwszy rzut. Tak, że na pewno kręcą się sandacze. Rzucamy na wyjście z głębiny na bleciznu. Standardowe miejsce dla trapieżnika. No teraz nas na pewno woda poszła nieźle do góry i rzucamy na 11 na 12 metrach i wyjście na 6-7 metrów. Nie szybkie, takie wolne wyjście, ale tam czekamy jakiegoś trapieżnika. Że on będzie chciał. Pierwszy sandaczek. Rzucał na Easy Shada. Nie chciało i założył na raczka. 3 cala. No i co u nas? O, jaki garb. Ja pierdzie. Przyjechali na sandacza zamykać sezon. Akurat dzisiaj 28 grudnia. No i ktoś już skończył sezon. No a my dzisiaj chcemy wam pokazać nasz koniec sezonu. U mnie pierwsze branie na raka na jigrigu 10 gramach. Łowimy na głębokości 11-12 metrów. No i to na pewno fajny taki okoń pod 40, a to może nawet 40. Raczek Kraken 3 cala. Zaraz zmierzymy go i odpuścimy. No musimy na pewno zmierzyć. Piękny okoń. 38,5. Musi wracać do wody i zrobić swoją misję wiosną. Ogólnie to tuta starożytne Odry i dostęp do Odry, otwarta woda i jasne, że na zimowisko dużo wchodzi białorybu. No i za tym białorybem standardowa sytuacja, że idzie trapieżnik. I jako na zimowisko niektóre rybki zostają tu na tarle i fajnie idzie polowić tych większych trapieżników. Będziemy kombinować. Zakładamy od naturalnych kolorów przynęty do więcej takich naturalnych kolorków. Startujemy od 3,5 do 6 cal. Rzucamy. Na razie rzucam
fetisha 4 cala, w kolorze olej. Olej taki fajny, na 12 gramach. Może coś i uderzy. Mamy rybkę kolejną. Ale to już raczej sandaczek. Nie taki duży, ale sandaczek. Fajnie uderzył na pauzie prania. No, mała rybka. Ale zawsze coś. No, jednak ten jaskrawy kolor daje branie. Nie to, ale sandacz. No i 3 cala na jigrigu. Easy shot. Koloru nie pamiętam, ale dobry. No, cały czas rzucam, eksperymentuję, jakie podbicie lepsze i jednak te takie delikatne skoki, no, prawie na miejscu, można powiedzieć. Sprowokowało naszego sandaczyka do ataku. Rzucamy dalej. No, na odpowiednie odcinka na ten. Oj, oby to garb był, ale fali. No, może być garb. Ale co? Okoń. Nie. No, czemuś wolałby okonie już na takim braniu. Ale... No i zobacz. Ale... Znowu kraken. Znowu dzisiaj daje kraken brania. Fajnie zagryz. Taki 45. Na razie rybka przestała z nami współpracować. Jak widać, wędkarzy dużo i konkurencja rośnie. Każdy chce wyciągnąć tego sandacza na koniec sezonu albo szczupaka. Rzucamy. Na razie cisza, ale mamy nadzieję, po południu, bliżej wieczora, jeszcze te sandacze odpalą nam i pokażemy wam. Może nawet dużego, a może nie. Zobaczymy. O, ryba. Aj, maluszek. Mały sandaczek. O, jakie ono. Jakie. No, nie chcą z nami współpracować te duże sandacze, ale... Ale takie maluszki biorą. I jak widać, od góry nacisnął przynętę. To też taki, jak tak od góry naciska, to można tak, jakaś statystyka, że on nie jest tak za bardzo aktywny. Zdarzajeć. Ale on popleje. Używam dzisiaj X1 do 14 gram, 2,30. Po co dzisiaj używam ten dłuższy kij? Jak widać,
tutaj jest skarpa z betonu zatopiona i ona idzie w poziom. No i akurat ten dłuższy kij, jak nam rybka bierze, żeby chociaż wyciągnąć rękę i poderwać tą rybę na powierzchność. Bo już były takie przypadki, że większa ryba, krótki kij, większa ryba i po prostu obciera plecionku. Także dłuższy kij, tam 2,30, 2,40 to nawet lepsze. Jednak spróbuję coś mniejsze założyć. O, fatfisza 2,4 cala w tym kolorze, też fajny kolor, albo nie, albo da. No dobra, w tym. Opa, wszystko idealnie. Рыбка уж цалком перестала с нами сотрудничать. Но, нестети, такая пора, что этот травежник, он просто не хочет быть активным. Но мы должны бросать и ждать на том годину ответную. Изменили мы место. Tam, gdzie na początku stanęli, to no, jeszcze z rana była aktywność ryby i później przystało. Stali teraz po lewej stronie od mostu. Tak samo z tyłu jest fajna dziura, tak pewno tak samo z 11-12 metrów. I po lewej stronie już takie wyjście, dość takie ostre wyjście na pleciznę. Zobaczymy, porzucamy z tej strony, może uda się coś tutaj sprowokować nabranie. A zaraz sami troszkę musimy zjeść, i, no bo nie ma siły. Najpierw zaczep. Wiązania, jeszcze raz wiązania. Dzisiaj dużo strat, dużo zaczepu, ale nic, wiążemy przez zęby. I rzucamy dalej. I znowu urywamy i znowu wiążemy. No akurat teraz u mnie niestety guma poszła z ryby. Ale nic. I znowu z krakenem. Albo to jakiś znak, albo to dzisiaj trzeba do końca na krakeny rzucać. Staramy się ten sezon zakończyć chociaż jednym jakimś wymiarowym sandaczem. No dzisiaj szkoda, że dzisiaj naprawdę no nie chcą te większe ryby współpracować z nami. Kilka, ja miałem dwie ładne ryby, ale spadły. No jeszcze mamy z dobrą godzinę narzucania i postaramy się w tą godzinę napracować jakąś rybkę. Takie pytanie często powstaje, jak przybijać dokładnie podwójny haczyk na gumę. Pierwsze to, że jak mocno ściśnięty, my musimy troszkę rozepchać ten haczyk, żeby nie urwać gumy. Co pierwsze? Odmierzyć, gdzie będzie nasz koniec haczyka na gumie. Odmierzyli, my sobie tam już wiemy miejsce, które z jednej strony przybijamy plus minus po środku, nawet troszeczkę wyżej od środka. Dlaczego? Bo guma będzie nas cały czas obracać się od tego haczyku, tomu damy troszeczkę wyżej od środka. Zakładamy od jednej strony, przybijamy, ogólnie to ma być, tak ma być, przypychamy do początku haczyka i taka o. Takie coś musi być. Później co? Bierzemy haczyk, żeby nie urwać zawsze gumy, nie urywać. Bierzemy haczyk tak i my troszkę go tymi dwoma palcami rozpychamy w dwie strony. I staramy się po środku. Fajnie, równiutko. Tak samo gumkę troszkę naciskamy, żeby ta płaska guma była. I
i wychodzi idealnie równo nabite. To jest prawdziwa metoda, jak trzeba podwójny haczek nakładać. No i w nas wtedy nie będzie ten haczek, guma przywracać się na haczyku. I zakładamy czekurażkę. I to fajnie prezentuje się dla naszych ulubionych trapieżników. Wrócili z powrotem do tego miejsca, prawie z którego zaczynali, no bo mocny wiatr naprawdę zaczyna tak od tej strony, od strony zachodu wiać, że no jeszcze do tego deszcz, że nie da rady było stoić. Tutaj zaciszek, za górką już stoimy, porzucamy. Wziął Skyline'a 2.13 do 21 grama. Porzucam też fajny kijek, niby dla Twitcha, ale można podziękować. Jeszcze wybrania było, całkiem fajnie było. I jeszcze takie zdecydowanie, bo na głębokiej wodzie nie chciało tak gryźć. No i jednak zastanawiam się, że ta rybka stoi bardziej na pleczej wodzie. Tutaj rzucamy na 5, na 6 metrach. I może ta decyzja nie będzie daremna. Wyproszona ta rybka siadła. No ciężki dzisiaj temat z rybami, ale coś tam jest. I żeby jeszcze nie uciekł. Proszone te ryby. Rzucił parę razy skinlinem. No i może nawet pod wymiar sandaczek. Uderzył na Fatfisha, kolorek 217, 15 gram głuka jigowa. No i co musimy powiedzieć? Już zaczyna deszcz kropić, mocny wiatr. No i musimy kończyć. Naprawdę ciężki dzień, ciężkie ryby. Chociaż niby powinien ten trapieżnik, no, trochę lepiej reagować do naszych przynęt, ale no, na ciężko nam dzisiaj było. Także palec do góry, komentarze, jak wy zamknęli swój sezon na trapieżnika. Subskrypcja i do zobaczenia. Jeszcze spotkamy się nad wodą. Na razie.